jest program Polska na Dzień Dobry. Witam Państwa, witam również moich gości. A są nimi Artur Dziambor, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. A także Włodzimierz Tomaszewski, Porozumienie. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Niektórzy w domu, niektórzy w trasie, ale to nic nie przeszkadza, aby się spotkać i porozmawiać na temat tego, co się wydarzyło w tym tygodniu. Ja bym chciała zacząć od tego tematu, który poruszyłam kilka minut temu z Rafałem Ziemkiewiczem. Myślę, że to jest temat wciąż niewyczerpany. Pan Michał Esz, pseudonim Margot, wyszedł z aresztu śledczego. Udzielił wywiadu dla Radia Z, mówiąc, że jest katolikiem. Jednocześnie kilka dni wcześniej, kilka tygodni wcześniej, permanentnie i bardzo często obrażał te uczucia katolików. Jak panowie to skomentują i gdzie jest ta granica pomiędzy własnymi poglądami, a gdzie jest granica, a gdzie jest już ten moment obrażania kogoś, bo podejrzewam, no, Polakom się nie spodobało zdjęcie Margot Boska, które było wstawione na Facebooku i to całe wulgarne zachowanie zaraz po wyjściu z aresztu śledczego. Bardzo proszę, Artur Dziambor. No, zaczęło się od popełnienia przestępstwa, za które Michał Esz będzie jeszcze sądzony i mam nadzieję, że zostanie osądzony uczciwie. Natomiast później zrobił się z tego happening obrzydliwy, który jest po prostu absolutnie niegodny i absolutnie nie powinien być pokazywany. Wręcz nawet ja parę tygodni temu zasugerowałem, że największą karą dla tego człowieka i dla jego pajacowania będzie po prostu go zamilczeć. Natomiast niestety no, nie potrafimy się chyba do tego scenariusza podporządkować. Tutaj rzeczywiście Radio Z postanowiło jakoś go pokazać i to pokazanie go sprawiło, że przez kilka dni dyskutujemy właśnie o nim i o jego zachowaniu. Przecież to jest po prostu jakiś naprawdę wstrętny happening, który powinien się zakończyć. Powinno się jeszcze przy okazji sprawdzić, gdzie poszły pieniądze z tej zbiórki, którą tam przeprowadzili, to jego całe otoczenie. Natomiast wszystko to, co on mówi, jest po prostu absolutnie nie do zaakceptowania. Myślę, dla każdego normalnego człowieka. W związku z tym powinniśmy zakończyć ten temat. Przestać się nim emocjonować. Natomiast on powinien być po prostu zwyczajnie osądzony za przewinienia, za które wcześniej był wrzucony do aresztu. I na tym powinna się zakończyć ta przygoda, bo naprawdę wygląda to ohydnie. I myślę, że nie potrzebujemy w dyskusji publicznej takiego pajacowania. Czyli rozumiem, że wszelkie rozmowy na temat pana Margot dają mu satysfakcję i paliwa. Panie pośle, oczywiście. Pan poseł Włodzimierz Tomaszewski z Porozumienia, bardzo proszę. Dla mnie jest oczywiste, że działalność pana jest kompletnie niezgodna, jeśli chodzi o naukę katolicką. Wiadomo, że jego agresywność, wrogość wobec innych ludzi, no to jest właśnie dowód na to, że on chyba dopiero może będzie katolikiem, ale teraz na pewno jest narzędziem w rękach walki ideologicznej, takiej klasycznie lewackiej. Im więcej agresywności, tym można powiedzieć bardziej wyrazisty. A ponieważ no, współczesne media, współczesny świat medialny oczekuje takiej agresywności, bo taki obraz się lepiej sprzedaje, więc po prostu jest on na tapecie. W moim przekonaniu rzeczywiście im szybciej zostanie osądzony i im szybciej powiemy sobie wyraźnie, że jest to no, ideologia, która jest skrajna, ale jednocześnie bardzo niebezpieczna. Natomiast jego działalność powinna być osądzona z punktu widzenia agresywności klasycznej, na którą paragrafy są i artykuły stosowne w kodeksie karnym. Panowie, więc żeby nie przedłużać tematu związanego właśnie z tym panem, nie będziemy kontynuować, natomiast bardzo ważny temat. No wszyscy czekamy na rekonstrukcję rządu, czekamy na to, jakie ministerstwa znikną jednak z przestrzeni politycznej, a jakie ministerstwa zostaną. I teraz tutaj pytanie tym razem najpierw do pana posła Tomaszewskiego. Jakie ministerstwa w tym momencie są tutaj na tym
talerzu. O jakim ministerstwa porozumienie będzie negocjowało z Prawem i Sprawiedliwością, bo państwo tutaj macie również bardzo, no możecie albo dużo zyskać, albo wiele stracić. Całą intencją zmian struktur rządu jest jeszcze większa sprawność i efektywność, dostosowanie struktury do wyzwań, które w tej chwili przed rządem są. Zarówno tych związanych z walką z kryzysem, z koronawirusem, jak i również tych, które dotyczą dalekosiężnych strategicznych przedsięwzięć, które już wcześniej zostały nakreślone i podjęte przez Zjednoczoną Prawicę. No i tutaj moim zdaniem wszystko się zgadza, ponieważ wszyscy koalicjanci chcą tej sprawności. Był pierwszy etap rozmów, zresztą wcześniej były takie prace przygotowawcze. W tej chwili, z tego co wiem, po tym pierwszym etapie rozmów, no jesteśmy właśnie na to wszyscy nastawieni. Jest rozmowa o tym, jak łączyć działy, jeśli chodzi o administrację, jak je łączyć tak, żeby ta funkcjonalność była jak najlepsza, a później będą do tego określane osoby w postaci ministrów, którzy będą reprezentować określone stronnictwa będące w Zjednoczonej Prawicy. I to jest taka droga, no, klasycznie robocza. No nie ma tutaj takich jakichś przedsięwzięć czy też działań, które mogłyby znowuż medialnie przyciągać. Pan nie ma poseł, żadnych widzę, awantur, ciężko wzdycha, nie ma więc do mnie mam. Rzeczowa dyskusja. Pan poseł ciężko wzdycha, więc domniemam, że to rzeczowa dyskusja, ale na pewno trudna. Kilka tygodni temu pojawiły się takie plotki, że to właśnie Jarosław Gowin będzie ministrem spraw zagranicznych. Tym ministrem się nie stał, ale teraz powstaje kolejne pytanie. Czy Jarosław Gowin wróci na urząd wicepremiera? No i tutaj najpierw poproszę o odpowiedź pana posła Dziambora. No, my wiemy o tym, jakie tam się dzieją mniej więcej rozgrywki. Trochę to funkcjonuje w mediach, trochę po prostu no, to są też nasi koledzy, więc rozmawiamy o tym, jak wygląda ich sytuacja. Wiemy, że wewnątrz partii Jarosława Gowina przeprowadził się w pewnym momencie bunt, którym dowodziła pani Emilewicz, i ten bunt został w tym momencie stłamszony i tam Jarosław Gowin chyba odzyskał swoją partię, więc jest troszkę inaczej. Wiemy też o tym, że jest bardzo ostry spór Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą, a dokładnie Zbigniewa Ziobry z Morawieckim, bo tam jest walka o to, kto kiedyś będzie liderem tego obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Więc to wszystko nas jakoś tam mało albo troszkę emocjonuje, ale wiemy doskonale, że jednak łączy ich wszystkich wysokie poparcie i większość sejmowa, więc tam się żadnych sensacji nie należy dopatrywać, albo nadchodzących sensacji absolutnie. Myślę, że nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o większość sejmową czy skład władzy. Natomiast jeżeli chodzi o samą rekonstrukcję, bo o to się pani redaktor pytała, no to na początku mieliśmy bardzo sensacyjną zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że ministerstw będzie 12. Później na antenie państwa stacji w rozmowie ze mną u redaktora Sakiewicza usłyszałem od Ryszarda Czarneckiego, że będzie to 13, a później pan rzecznik rządu powiedział, że 14, czyli ta liczba rośnie cały czas, ale wciąż jest to dużo mniej niż obecne 23. Słyszeliśmy też o tym, że będzie połączenie i powstanie takie jedno superministerstwo z Ministerstwa Kultury, Sportu, Edukacji i Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No ja się cieszę, bo większość tych ministerstw mogłoby w ogóle nie istnieć, więc jeżeli taka rzecz zostanie zrobiona, to rzeczywiście jest to na plus. My będziemy pozytywnie podchodzić do redukcji ministerstw, ponieważ jesteśmy środowiskiem, które od samego początku, my nawet w programie mamy wpisane, że ministerstw powinno być maksymalnie 7, może 8, natomiast większość tych ministerstw, które teraz są, jest całkowicie zbędnych. Pytanie tylko, jak zostanie to przeprowadzone, jeżeli chodzi o aparat biurokratyczny, administracyjny, ponieważ no to my jesteśmy tą partią, która sugeruje, że to biurokracja przeżera państwo i to jest największy problem. Te koszty, które ponosi państwo związane z utrzymywaniem tych budynków, tych tysięcy ludzi, którzy są tam kompletnie niepotrzebni. Więc może, jeżeli dojdzie do redukcji ministerstw, co przy okazji dojdzie do gigantycznej redukcji zatrudnienia w aparacie państwowym, może będą z tego jakieś duże oszczędności. Ja bym był za, gdyby tak się stało. Natomiast jeżeli chodzi o same personalia tego, kto będzie tam ministrem, no to tutaj jest to mi o tyle obojętne, że na przykład no, ja się zajmuję głównie edukacją,
mamy w edukacji ministra, który jest administratorem swojego krzesła i właściwie dużo nie zrobił w żadnym kierunku. Miał pół roku, mógł zrobić wszystko, mógł przebudować całą polską szkołę. Panie pośle, do tego, to do tego, do edukacji jeszcze za chwilę przejdziemy, bo to będzie odrębny wątek, ale ja muszę zapytać pana posła Tomaszewskiego, muszę poprosić, aby się odniósł do tego mojego też pytania, czy Jarosław Gowin będzie wicepremierem. Ja przede wszystkim chcę wskazać, że pan poseł źle identyfikuje spór. Otóż owszem, był spór w Porozumieniu odnośnie kwestii wyborczych i głosowania korespondencyjnego. Tutaj akurat byłem zwolennikiem, żeby to głosowanie było pełne i w konstytucyjnym terminie. Jednak były podjęte działania, moim zdaniem dość ryzykowne, i oto był spór. Ryzykowne na tyle, że umożliwiły jednej z partii czy koalicji wymianę nawet kandydata w trakcie wyborów. Ale ostatecznie wynik wyborczy spowodował, że mandat prezydenta jest jeszcze silniejszy i mocniejszy, mimo tego ryzyka, które bardzo było silne. I na tym się spór zakończył. A jeśli chodzi o informację, to w takim razie, czy Jarosław Gowin będzie wicepremierem? Prawdopodobnie będzie, ale to będzie zależało od układu dotyczącego, kto czym będzie się zajmował, jakim sektorem, jakim zespołem działów administracji, ale wszystko wskazuje na to, że będzie wicepremierem i także ministrem jednych z tych ministerstw, które będą uzgodnione. Bo no, jest liderem partii i jednocześnie jest to naturalne, że będzie nim, aczkolwiek chcę przypomnieć, że do tej pory w ramach tych podziałów dotychczasowych w gestii Porozumienia były dwa ministerstwa. No i zobaczymy, jak to będzie układać się w tym następnym podejściu, w tych rozmowach, które się będą jeszcze toczyły. Będziemy się przyglądać. Pierwszy tydzień szkoły za nami. Dzieci wróciły do szkół, wróciły do ławek szkolnych. Nie jest łatwo, sami przyznają i dzieci, i rodzice, i nauczyciele, ponieważ trzeba dbać o dystans, więc też pojawiają się ataki na ministra Piątkowskiego. Pan poseł z Konfederacji, bardzo proszę, pan zaczął mówić o tym, że to jest złe zarządzanie. Dlaczego? Tak, tylko ja akurat nie mam pretensji do ministra Piątkowskiego o zarządzanie szkołą w koronawirusie teraz, w tym momencie. Ja jestem zadowolony z tego, ja wielokrotnie chwaliłem to, że minister edukacji niejako zmusił szkoły do tego, żeby ruszyły 1 września i żeby lekcje się odbywały w standardowym stylu, więc to akurat plus. Natomiast ja mówię o zupełnie innych rzeczach. Ja mówię o reformie systemu. Ja mówię o tym, że mieliśmy pół roku na to, żeby zbudować system od nowa. Mamy system przeludniony, gdzie nauczycieli jest 530 tysięcy, jest ich co najmniej o 100 tysięcy albo o 200 tysięcy za dużo. Mamy kartę nauczyciela, która blokuje jakiekolwiek zmiany. Mamy system, który cały czas jest bardzo wadliwy, jeżeli chodzi o finansowanie, ponieważ mamy subwencję państwową łączoną z subwencją lokalną, gminną, która, i to jeszcze dodatkowo ta subwencja państwowa nie rośnie łącznie ze wzrostem najniższej krajowej, przez co rzeczywiście niektóre gminy nie dają rady utrzymać zwyczajnie tych wypłat, które na nich spadły. No są problemy kolosalne, o których mało kto wie, bo to są technikalia, które są z tyłu, ale my wiemy, bo się tym zajmujemy zawodowo, więc wiemy, jak tam jest źle w tym systemie i minister nie zrobił w tym kierunku absolutnie nic, ponieważ on nie chce tych zmian. Więc tutaj jest moja pretensja do niego. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę w koronawirusie, daj Panie Boże, żebyśmy tę szkołę mieli już normalną do końca i żeby te obostrzenia schodziły. I tutaj postawmy na tym kropkę, jeśli chodzi o wypowiedź pana posła Dziambora. Żebyśmy mieli normalne lekcje. Panie pośle, tu musimy postawić kropkę. Ostatnie zdanie, pan poseł Tomaszewski, i niestety musimy kończyć nasz program. Po pierwsze, subwencja, która jest jedna, jeśli chodzi o budżet państwa w stosunku do samorządów, wzrosła przez ostatnie lata bardzo silnie. Oczywiście zawsze jest problem dyskusyjny, czy subwencja miała pokrywać wszystkie wydatki oświatowe, czy też gminy mają również partycypować ze źródeł własnych dochodów. Ja występowałem kiedyś nawet przed Trybunałem, uważając, że powinna pokrywać. Trybunał rozstrzygnął inaczej. Zresztą za rządów i przy sędziach, którzy byli w tym czasie rozstrzygający co do kształtu subwencji. No i dzisiaj oczywiście ten model już funkcjonuje. Powiadam, subwencja wzrosła, ale z pewnością co do
komfortu nauczania, to moim zdaniem liczba nauczycieli pozwala na to, żeby w klasach było mniej liczby uczniów. I tu postawmy na tym kropkę. Bardzo przepraszam, ale wydawca po prostu już mi krzyczy do ucha i będą z tego problemy. Musimy kończyć, niestety. Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, do zobaczenia w tym samym składzie, byśmy mogli jeszcze porozmawiać dłużej na te tematy. Artur Dziambor, Konfederacja, także Włodzimierz Tomaszewski, Porozumienie. Dziękuję, dobrego dnia.